Przemyślałem wszystko. Skoro jest pan naszym sublokatorem, jednocześnie narzeczonym mojej żony, to może byśmy zjedli jak ludzie w domu. Wypijemy wódeczkę pod łososia. Siadajcie. Być może to jest nasza ostatnia wieczerza przedrozwodowa. No więc jak? To znaczy, nie masz nic przeciwko temu, żeby Adam tu mieszkał? No, chciałam to usłyszeć wyraźnie. Twoja decyzja, twój wybór. No, no to co? Czym chata bogata? No, to jest jakieś cywilizowane wyjście, przyznaję. W porządku. Jeżeli Ewusiu uważa, że tak będzie dobrze, to ja nie mam nic przeciwko. No to co? Trzeba tylko zaprosić resztę rodzinki. Siadaj. To ja pójdę po Renatę. Renata! Zaraz! Kolacja, zjesz z nami? Nie, nie, dziękuję. Troszkę źle się czuję. To może ci przynieść mięty? Nie, 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 nie trzeba. Muszę tylko troszkę odpocząć. Renata nie będzie z nami jadła. Prawdopodobnie coś jej zaszkodziło. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć kilka słów. Oczywiście, jeżeli można. Szkoda, że nie ma przy tym Magdy. Przede wszystkim chciałem prosić o wybaczenie, jeżeli byłem dziś dla was nieprzyjemny. Ja wiem, że to jest zupełnie niepotrzebne, ale proszę, zrozumcie mnie, że miałem prawo być trochę zdenerwowany tą sytuacją. To Piotruś wyjaśnił mi wasze plany. To dzięki niemu zrozumiałem swój błąd. Ja być może źle pana oceniłem. Być może to była urażona męska duma i jeżeli jakiekolwiek moje słowa dotknęły pana, to ja je wycofuję. Kiedy chodziliśmy z Piotrusiem po mieście, ja pomyślałem, dlaczego nie mogłoby być inaczej? Dlaczego nie moglibyśmy rozstać się jak ludzie, którzy choć chodzą innymi ścieżkami, to są sobie bliscy. Wciąż są sobie bliscy. Podobno zamierzacie się pobrać. Piotruś mi o tym mówił. Owszem, mamy taki zamiar. Chciałbym być pierwszym, który powie wam: życzę szczęścia na nowej drodze życia. Wypijmy. Wypijmy. To miło z twojej strony. Nareszcie zaczynamy się rozumieć. To, czego ja nie mogłam osiągnąć przez tyle lat, Piotrusiowi udało się w czasie jednego spaceru. Dzieci potrafią czasem zdziałać cuda. Nie wierzę mu, on coś knuje. Daj spokój.
Może naprawdę się coś w nim zmieniło. Ten jego toast za bardzo przypomina umowę obrończą. No. Jest do tego wprawiony. Mówisz tak, jakby to, że jest prawnikiem, adwokatem, obciążało go dodatkowo w twoich oczach. No ale przecież nie zajmował się Piotrusiem wcale. Sam mówiłeś, że czasami zachowuje się tak, jakby to nie był jego syn. No bo tak było. Sam widziałeś. Daj spokój, bo ja pomyślę, że jesteś zazdrosny o Piotrusia, Ada. Może jestem. Bardzo polubiłem Piotrusia. Czasami przełapuję się na tym, że myślę o nim, jakby to był nasz syn. Tak, tak, wiem, że to jest śmieszne, ale bardzo się polubiliśmy. Bogdan też wydaje się z tym być pogodzony. Ale jest jego ojcem. I zawsze tak będzie. Gdzie idziesz? Zajrzę jeszcze do Piotrusia. Założę się, że zamiast spać, to bawi się swoją hulajnogą. No tak. Wiedziałam. Szybko do łóżka. Jutro też jest dzień. Mamo, to najszczęśliwszy dzień mojego życia. Nie wiedziałam, że tak marzyłeś o hulajnodze. To nie dlatego. Dlaczego? No bo wiesz, wszystko się poukładało. Mamo, jeżeli ja lubię Adama, no bo go lubię. Tak? To mogę, no, mogę kolegować się z tatą? No pewnie. No bo wiesz, oni są... No wiesz, tacy jak oni to chyba zbytnio się nie lubią, prawda? Wiesz, różnie to bywa. No bo tata jest fajny. Ja lubię tatę, no bo kupił mi hulajnogę, chociaż nic mu nie mówiłem, że chciałbym ją mieć. Sam się domyślił. Powiedział mi też, że jeżeli ty jesteś szczęśliwa z Adamem, no to nie będzie wam chodził w drogę. Tylko chcę, żebyśmy ja i on byli kumplami. Widzisz, Piotrusiu, chociaż między mną a tatą się nie ułożyło, to tata cię kocha. Chyba tak. Wiesz, dobrze, że już się nie kłócicie. Chciałbym, żeby tak było zawsze. Jak? No, żebyśmy jedli kolację we czwórkę. Mamo, kiedy już się rozwiedziecie, to będziecie się razem spotykać? Ty na pewno będziesz mógł się spotykać z tatą. Kiedy tylko będziecie chcieli. Już ci przeszło. O Boże. O Boże. Znienacka człowieka zaskakujesz. Zaskakuje się zawsze znienacka. Co, wrócił ci apetyt? Dopóki ty tu jesteś, nie będę miała apetytu. Po co tu wróciłeś? Czego się tu wciskasz, rozkładasz po kanapach? Czego ty tu chcesz? Po co kusisz los? Los? Jesteś przesądna? Kpisz sobie ze wszystkiego, to taki jesteś pewny siebie? Tacy źle kończą. Bardzo źle. O co ci chodzi? Ta stara klępa ci coś nagadała? Zobaczysz, że ona będzie milczeć jak grób. Aha, myślisz, że ją nastraszyłeś wtedy w nocy? Ty głupcze, ty! Więc o tym też ci powiedziała? Długo masz zamiar jeszcze tu zabawiać? Jestem nie tylko mężem Ewy, ale także ojcem jej dzieci. Piotruś musi mieć ojca. Pytanie tylko, jakiego ojca? Co, uważasz, że jestem złym ojcem? Ewa i Piotruś sądzą inaczej.
Ja jestem mu potrzebny. Ty? Ty nikomu nie jesteś potrzebny. Ty w ogóle jesteś zbędny. Wyluzuj się, kobieto. I ty mi to mówisz, tak? Właśnie ty. Jak możesz spokojnie jeść, popijać wódeczkę, śmiać się? A czym ty się tak denerwujesz? Co cię ugryzło, Renatko? Ty jesteś potworem. Ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, rozumiesz? To jest niemożliwe. Jesteśmy ze sobą związani. Bardziej niż stare małżeństwo, pani Kamieńska. Nie zapominaj o tym. Nigdy o tym nie zapominaj. Zostaw mnie. Obudź się. Bo jak natychmiast nie wstaniesz, to spóźnisz się na rozprawę. Z rozwodu nic. Boże, Boże, to na pewno będzie okropne. Nie bądź taką pesymistką. Może Bogdan tym razem zachowa się przyzwoicie. To na pewno będzie nieprzyjemne. Wiem. No ale pomyśl. Że potem będziesz wolna i już tylko moja. Zaprowadzisz Piotrusia do szkoły? Na którą? Na 12. Pewnie, że tak. Muszę wstawać. Dobrze. Ale tylko jeszcze jeden pocałunek, a potem jesteś wolny. A wieczorem to co? To samo. Witam, witam, witam. Witam najpiękniejszą sędzinę w Europie Środkowej. A wiesz, jaką sprawę masz dzisiaj jako pierwszą? O. Werner kontra Werner. Nie, nie, kochani, to nie jest moja rodzina.
to ja sam. Aha. Zawsze mówiłeś, że nie chcesz umawiać się z żonatymi mężczyznami. No więc może jak mnie rozwiedziesz, to będę miał jakąś szansę. Okej. Okej, całuję cię, no wiesz gdzie. Cześć. Cześć. A witam. Jeśli chcesz pojechać ze mną na rozprawę, to musisz się pośpieszyć. Dobrze, zaraz będę gotowa. A gdzie Renata? Ja nie wiem, chyba jeszcze śpi. To dobrze, bo ostatnio źle sypiała. Może dlatego zrobiła się taka nerwowa i przewrażliwiona. Chciałabym podjąć dużą sumę pieniędzy. Ile? 40 tysięcy dolarów. Ile? 40 tysięcy dolarów. To chyba nie będzie możliwe. Jak to? Takie wysokie sumy trzeba zgłaszać w przeddzień. Nie rozumiem. Nie dysponujemy tu taką gotówką. Trzeba ją przewieźć ze skarbca. Ale ja muszę mieć zaraz te pieniądze. Ja pana bardzo proszę, niech pan coś zrobi. Niech pani poczeka. Porozmawiam z kierowniczką. O, bardzo pana proszę. Bardzo. Ma pani szczęście, właśnie przyjęliśmy dużą wpłatę. To znaczy, że wypłacicie mi państwo moje pieniądze? Proszę ze mną. Nie rozumiem. Do takich wysokich wypłat mamy osobny pokój. Chodźmy. Bardzo pani uprzejma. Dziękuję bardzo. Już. Dziękuję. Możesz mi poczęstować papierosa? Czy ty nie palisz? To pozwól mi zacząć. Jak chcesz. Papierosy na mnie idą, to fakt. Bogdan Werner przeciwko Ewa Werner. A, to pan, panie mecenasie. Nie skojarzyłam, dzień dobry. I zapraszam. Dziewięćdziesiąt pięć, dziewięćdziesiąt sześć, dziewięćdziesiąt siedem, dziewięćdziesiąt osiem, dziewięćdziesiąt dziewięć i 100. 40 tysięcy. Bardzo pani uprzejma. Otrzymanie tych pieniędzy dzisiaj to dla mnie sprawa życia i śmierci. Niech mi pani wierzy, życia i śmierci. Czy ma pani jakąś obstawę? Obstawę? Nie,
dam sobie radę sama. Nie radziłabym spacerować po mieście z takimi pieniędzmi. Zamówię pani taksówkę. O, bardzo pani uprzejma. Nie ma sprawy. Dbanie o bezpieczeństwo klienta to nasz obowiązek. Taksówka będzie w 3 minuty. Dokąd będzie kurs? Na lotnisko. Nasz wartownik odprowadzi panią. Wartownik? Po co wartownik? Zaczeka z panią na taksówkę. A tak, tak, rozumiem. Dziękuję bardzo. A więc jedynym powodem, dla którego chce pani uzyskać rozwód, jest niezgodność charakterów, tak? Tak. Żadnych pretensji pani do męża nie ma. Już mówiłam, nie. W takim razie dziękuję pani. Dziękuję. Proszę teraz pana Bogdana Wernera. Pan też jako powód rozwodu podał niezgodność charakteru. Owszem, chciałem uniknąć publicznego prania brudów i dlatego na prośbę mojej żony zgodziłem się na rozwód bez orzekania o winie. Ale wobec ostatnich jej posunięć zmuszony jestem zmienić tę decyzję. Jak możesz? Proszę o spokój. Niech pan kontynuuje.